Pewnie każdy z nas ma taką osobę albo więcej osób, których nie lubimy i które nas drażnią. Po prostu przez swój sposób bycia, przez to, co mówią, jak mówią, przez to, co robią, jak robią. Nieraz nas drażnią. I to są takie osoby, które chętnie byśmy omijali, najchętniej byśmy się z nimi nie spotykali, ponieważ ich zachowanie jakoś wywołuje we mnie określone takie reakcje złości, gniewu, więc chętnie bym tą osobę ominął. A dobrze jest nie omijać takich osób. Dobrze jest spotkać taką osobę. Dobrze jest skonfrontować się z taką osobą, żeby zobaczyć, co się we mnie budzi pod wpływem spotkania z nią, żeby zobaczyć, co we mnie tak naprawdę jest do nawrócenia, bo wiemy to doskonale, że to, co denerwuje nas w innych osobach, to, czego nie lubimy w innych osobach, to jest najczęściej to, czego nie lubimy w sobie. To są jakieś nasze wady, ułomności, przywary, których po prostu w sobie nie lubimy i dlatego tak piętnujemy je u innych. Dzisiaj Słowo Boże z Księgi Mądrości mówi o tym, że bezbożni chcą usunąć sprawiedliwego, bo jest im niewygodny, bo jego zachowanie ich drażni, bo ten sprawiedliwy człowiek przypomina im ich nieprawości, ich grzechy, więc podejmują decyzję, trzeba usunąć sprawiedliwego. A gdyby tak nie omijać tych osób, które właśnie mnie drażnią, które jakoś wybijają mnie ze świętego spokoju, spotkać się z nimi, skonfrontować się z nimi i wówczas popatrzeć na siebie, na swoje reakcje, i wtedy dowiedzielibyśmy się, co tak naprawdę we mnie wymaga natychmiastowego nawrócenia, co tak naprawdę we mnie wymaga natychmiastowej i głębokiej przemiany.